Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i czas na kolejny odcinek z Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj mamy 9 dzień pierwszego roku i słuchajcie, dzisiaj będziemy robić to, czego nie robiliśmy w dniu poprzednim, ponieważ był festiwal, który nie wyszedł. Sorry jeszcze raz. Czyli damy dzisiaj wieśniakom, tym, którym nie daliśmy resztę prezentów. Dodatkowo z tego, co tutaj widzę, musimy troszeczkę poszerzyć jeszcze bardziej naszą podstawową farmę. Jeżeli chodzi o rzeczy świąteczne, a właściwie może nie tyle świąteczne, co te wiecie które. Dobra, czy ja mogę coś stworzyć? Nie, nie mogę. Właściwie widzę, że same Crystal Fruity albo te nam powyrastały. No to nie będę ukrywać, że całkiem spoko opcja. Dobra, tylko zanim, to może zrobimy tak. Wiecie co? Ja wezmę sobie wszystkie te świąteczne rzeczy, które mamy. I ja je po prostu od razu z nich wszystkich zrobię. Tyle nasion, ile tylko mogę. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. 30. I to jest kwestia chyba właśnie tego, niestety, że nie mam więcej Crystal Fruitów. Więc tutaj nic widzę więcej nie zrobimy, niestety. Dobrze, to jest jako forage, więc wrzucimy go tutaj. Dobra, także słuchajcie, mamy 30 nasion. Nie jest źle. Potrzebuję jeszcze sprinklery. Także zaraz sobie tutaj wszystkim ładnie zarządzimy. O, coś przycięło. Dziwna sprawa. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze 16 nasion. Tak, to zrobimy to tak, tutaj i tutaj. O, widzę, że nawet ładnie tak nam pójdzie, ale to chyba nie do końca. A nie, przypykło całe, spoko. Tu chyba też będę mógł i tu raczej nie mogę. Dobra, to słuchajcie, 16 pól chyba tutaj na to wystarczy, nie? Jeszcze 6. Serio nie wystarczyło, no dobra. To tutaj damy, okej. No, także nie jest źle. My słuchajcie, oczywiście jeszcze, prawda, przechodząc się tutaj, przejdziemy się wszędzie i zobaczymy, czy coś nam się gdzieś więcej nie zrobiło. Także to nie tak, żeby wiecie, żeby nie było. I z tego co pamiętam, chyba wszystkie rzeczy... A nie, nie zostawiłem ich tutaj, ale... dobra, widzę, że nam się ładnie wszystko robi. Czekajcie, Crystal Fruit. 630 kosztuje z Crystal Fruita, ale Melon Wine, Peach Wine... Starf... Nie, nie mam Starfruita. Okej, okay, dobra, weird. No trudno. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja w szklarni. Pójdziemy jeszcze ogarniemy zwierzęta. Kawa nam wyrosła, to muszę pamiętać. Także będzie fajnie. No dobra, to w takim razie tak, to wszystko mamy tutaj ogarnięte, tylko jakby to teraz wszystko zrobić w inną stronę? Poczekajcie, tutaj mamy to... Nie, to ja tego nie zrobiłem, ale weźmiemy emeraldy, wezmę na pewno ametyst, bo to było nam potrzebne do kilku innych typów. Gdzie ja schowałem te wszystkie rzeczy? Kurczę, nie pamiętam. Na pewno nie tutaj. Ale tu i tak poodkładamy te rzeczy, których nam są niepotrzebne. Dobra. Gdzieś... A, tutaj włożyliśmy. Okej, okay, dobra, grape też mi jest potrzebny. I właściwie wiecie co? Korzystając z okazji, że pewnie będziemy mieli więcej możliwości, to zrobimy tak. Wezmę jeszcze... Tu powinno być. Wezmę jeszcze dwie papryczki, bo one na pewno nam są potrzebne. Dla Williego tam ktoś z was pisał, żebyśmy dawali mu dynię, więc w sumie mogę mu ją dać. To nie będzie chyba duży problem. I z kogo my tu jeszcze mamy? Tak na dobrą sprawę wszystkim możemy cokolwiek dać jeszcze. To nie ma tutaj problemów. Sam Pizza Tigers i Evelyn... Tulip, Fairy Rose. Właściwie to możemy pocisnąć jeszcze jeden motyw z Fairy Rose'em, żeby nie było. Bo tak na dobrą sprawę dzisiaj i tak nie mamy nic więcej do roboty. Dobra, to słuchajcie, na razie rozdamy to, co powinniśmy rozdać. Ser, czy ja mam może więcej tego sera, bo to wezmę tylko dla Robin, a znaczy dla Dali, a jeszcze jest Robin przecież. A, i musimy zobaczyć silosy. Musimy zobaczyć, słuchajcie, koniecznie silosy, bo mam dziwne wrażenie, że tam zawsze zapominam wyliczyć mniej więcej, na ile mi zostanie. Jak w ogóle nasza skrzynka magiczna? Dzień dobry. Fajnie, węgiel, robaki są, świetnie, cieszę się niezmiernie. Widzę też, że trochę rzeczy nam tutaj powyrastało. Super. Aha, zwierzaki widzę, że średnio dzisiaj. Ale large milki jak najbardziej. Dobra. O, patrzcie, w ogóle żarcie mają.
Cóż by się, co to się dzisiaj stało, słuchajcie, że nie zażarło nic. Te też w sumie. Halo, halo. Jak to tak? Może za późno... A, wiecie co? Bo ja chyba za późno im to dałem. Tak mi się wydaje. Dobra. Chyba wszystko... A nie, moment. Dinozaur niepolajkowany, okej. Ale wiecie co? Tak patrząc na te dinozaury... Kurde. One moim zdaniem są totalnie nieopłacalne. Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba są nieopłacalne. No bo tak. Jajka 350. Tych jajek nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Chyba, że może coś z nich powstaje? Kurde. Nie wiem, chociaż wydaje mi się, że chyba bardziej i tak opłaca się je bardziej chyba sprzedać. Ewentualnie dinozaura może można sprzedać, to w sumie też by na to i co innego wyszło. Dobra, no to jajko sprzedamy, no bo co mogę innego zrobić? Dobra, słuchajcie, mamy sporo rzeczy, więc myślę, że pójdziemy je teraz roznosić. I tak, zważywszy, że mam dwa Fairy Rose, to spróbujemy ogarnąć to od młodej Jas i przy okazji... A, czekajcie, Marnie idzie do miasta. Ale dobrze, to może pójdziemy od razu do miasta. Tak będzie chyba najlepiej. Tak chyba będzie najlepiej, słuchajcie. Bo przynajmniej wszystkich mniej więcej zaliczymy i wszystkim wszystko damy i będzie spoko. Bo tak, tu jest właściwie Pam, ale Pam, no z Pam to i tak mamy dosyć duże tutaj chyba relacje. Chociaż może niekoniecznie, 4 serducha. Mamy jeszcze zadanie, o czekajcie, Squida dla Caroline, to by wypadało go wyłowić, ale z tego co pamiętam, Squida się łowi jakoś wieczorem, to też spokojnie sobie zrobimy, myślę, że nie będzie problemu. Dobrze, Demetrius Sebastian, do Demetriusa to ja i tak muszę iść, bo musimy dać mu loda. Z tego co się orientuję. Tak, on lubił te lody, czy nie? Tak, zamiast truskawek mieliśmy mu dać, okej. Okay. I mam wielką nadzieję, że będę mógł do nich wejść, bo jeżeli nie... Och, tak. A czekajcie, czy my... A, nie mam Frozen Tira, dlatego... Ale proszę cię bardzo, Demetrius, mamy z tobą 4 na 10, to mnie bardzo, bardzo cieszy. Mieliśmy jeszcze pójść do Sandy, ale to w sumie i tak możemy pójść, bo i tak potrzebujemy te... Czekajcie, gdzie jest Robin w ogóle? Demetrius, Sebastian, Linus, tu jest Alex, ale Alex to jest młody, więc ja dla niego nie mam. Harvey, Mary, Halley... Głubię się dzisiaj. Idzie Abigail. Dla Abigail właściwie możemy dać ametyst, bo ona lubi. W razie gdybyśmy nie mogli jej dać więcej prezentów, to byśmy po prostu nie dali, prawda? Więc nie jest źle. Dobra, także Abigail powiedzmy, że mamy zaliczoną. Teraz tak. Pójdziemy do Evelyn, damy jej Fair Rose. Wiecie, no tak będziemy to robić. No jak coś mi się przypomni, czy komuś coś dać, to wiecie, temu komu damy dwie sztuki w danym tygodniu, to spoko, tak? Zobaczymy, w którym nie daliśmy i wtedy będziemy mogli sobie reperować. Jest dopiero Monday, Tuesday, jest dopiero wtorek. Także easy peasy. A my już mamy praktycznie połowę mieszkańców ogarniętych, także jest okej. Tu będzie potrzebna papryczka. Dzień dobry. Ty jesteś oczywiście na Fried Calamari. Fried Calamari oczywiście. Widzę też, że jest Jody, Marnie i Caroline. O, widzę, że nawet Lia się znalazła. Dzień dobry. Lia, proszę cię bardzo. Nie, to jest Robin, przepraszam. To jest Robin, Robin. Proszę bardzo, ale wiemy, że Robin to też lubi. W przypadku... Moment. Jody, pancake'i. Dla Jody miały być pancake'i, więc tu jest Jody, także proszę bardzo. Mamy 6 na 10, bardzo mnie to cieszy. Kto tu jest dalej? Caroline, Fish Taco, Summer Spangle. To tego nie mamy. Emily, Emerald, Aquamarina, dobra. A czekajcie, czy ona ma... Ma ametyst, dobrze, to proszę ciebie bardzo. Tak, yes, I'm sure. Czy ja dobrze dałem? Ona tak się zapytała, No i spierdzieliłem. I właśnie to jest to, co ja zawsze robię. No, welcome in my world. Tak. Tak, słuchajcie, spierdzieliłem, bo to miało być dla Emily, a nie dla Caroline. To Carolinda. Caroline dałem. Tu jest Emily. O, nie. Dobra, masz.
Kurczę, no i słuchajcie, Caroline już nie damy kilku prezentów. No dobra, ale z nią mamy 6, więc nie jest w sumie źle. Czekajcie, teraz tak, Marni, co lubi Marni, bo Diamond Pancake Farm Lunch Pumpkin Pie, kurde, wszystko ten Pumpkin Pie. Masakra. Dobra, tutaj nic nie będziemy mieli. Komu mogę coś jeszcze dać, kto jest tutaj? Jest Shane, Clint, Vincent, jest Elliot. Na pewno muszę do tych młodych pójść. Tu jest Sam, dla Sama nic nie mam. A kto lubił pomegranate'a? Halo? Ktoś z tej listy na dole chyba. Nie. Elliot, dobra. A gdzie jest Elliot? Czy Elliot jest u siebie? Nie, Elliota u siebie nie ma. Elliot jest... Gdzie jest Elliot? Aha, jest w bibliotece. Okej, okay. Ale jest też ma młody i ta, więc spokojnie, damy radę. Dobra, czyli to mamy fajnie zrobione. Później pójdziemy sobie jeszcze do Alexa. Nie do Alexa, do Shane'a. Damy mu papryczkę, potem do Jody. Do Robin, Boże. Nie, do Jody. Nie, do Lee pójdziemy. Co ja pierdzielę dzisiaj za głupoty? Tak, tak, Grape to jest twoje ulubione, ja to wiem, dlatego też ci to przyniosłem. Jazz, proszę bardzo. To dla ciebie. Dla naszego lalusia, proszę bardzo. Tak, pomegranate. 3 na 10, ładnie. Jestem bardzo tylko ciekaw, czy dostaniemy jakieś te bonusy. W sensie jakieś receptury, czy coś w ten deseń. Dobra, mamy jeszcze dynię i mamy to. Dobra, jest dobrze. I teraz tak, w sumie mamy ogarniętą ładnie farmę. Wszystko zrobiliśmy, więc nie jest źle. Więc myślę, że będziemy mogli się przejść po prostu i ewentualnie zgarniać wszystkie rzeczy. Także zaczniemy, myślę, że też mniej więcej sobie odtąd. Przy okazji jeszcze też sprawdzimy, co nam się tutaj, czy coś nam się wyłowiło. A powiedzmy, że... Czy Willy jest u siebie? Jest u siebie. Proszę ciebie bardzo. Tak, wiem, że lubisz 4 na 10. Nic nam z nim nie wzrosło. Szkoda troszeczkę. Jeszcze tylko sprawdzę, co ma w tym sklepie. Dobra, czyli nic, co jest mi potrzebne. Ok, słuchajcie, właściwie to jest tak. Jest 3 na 10. Więc myślę, że moglibyśmy w sumie chyba połowić. Gdyby się udało wyłowić Squida, to mielibyśmy też do oddania zadanie dla Caroline, ale z tym bywa różnie bardzo. Ile mam w ogóle? Aha, ja nie mam żadnej przynęty. To powiem wam szczerze, trochę średnio. No, halo ryby. Przecież teraz jest czwarta. Czekajcie, czy to na pewno były... Tak, to na pewno były squidy. Czekajcie, ja szybko sprawdzę, bo ja oczywiście standardowo nie pamiętam. Zaraz wam powiem dokładnie, kiedy możemy to wyłowić, squids. Ale wydaje mi się, że... od 6 do 2. Czyli jesteśmy trochę za wcześnie. Czwarta jest. Dobra, od 6 do 2. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie pociśniemy sobie w ten sposób, że ogarniemy robaki. I myślę, że akurat zdążymy na 6. Mam, słuchajcie, wielką tylko nadzieję, że to się uda złowić, powiedzmy, że od razu. To będziemy mogli oddać, bo to zadanie, tak, musimy zrealizować w dniu dzisiejszym. Gdybym, co prawda, nie przerobił na żarcie dla Piera, byłoby lepiej, no ale cóż... I co, ja sobie dopiero to ostatnio zdałem też sprawę, że będziemy musieli, kurczę, te wszystkie obory i tak dalej ogarnąć na wyższy poziom, a to niestety swoje kosztuje. Potrzebujemy jeszcze owce, świnie przede wszystkim też, bo one dają trufle, które są nam potrzebne do Community Center, więc tak będzie sporo. Natomiast wydaje mi się, że chyba najszybciej to zrobimy właśnie, bo króliki to tam króliki, one tam swoją drogą, chociaż chyba, czekajcie, czy dobrze mi się wydaje, że... Tak, dobrze mi się wydawało. Czarodziej potrzebuje łapę króliczą. Dobra.
Czekajcie, Lia jest gdzieś w mieście. Tak. Bardzo mnie to cieszy. Będziemy mogli dać serek. Także do Sandy widzę, że dzisiaj już nie pójdziemy, ale do Lee czemu nie? Yes, I know, this is your favorite gift. 7 na 10 już mamy, nice, idzie coraz lepiej. A czy gdzieś spotkamy naszego... O proszę, i Shane nawet tutaj zmierza, no standardowo jak zwykle, także proszę bardzo. Słuchajcie, mamy ładnie zrobionych wieśniaków. Właściwie to, co chciałem dzisiaj zrobić, to osiągnęliśmy, tylko teraz musimy jeszcze złowić Squida. Jak uda nam się ogarnąć Squida, to już będzie super. Jest 6 po południu, więc... Myślę, że damy radę. Tak mi się wydaje, oczywiście. A, no i słuchajcie, też przypominam wam, że dzisiaj jest piątek, więc dzisiaj będzie mała przerwa z Minecraftem. Boże, z Minecraftem. Ze Stardew do poniedziałku, więc w poniedziałek będzie kolejny, także spokojnie przez weekend sobie tutaj spróbuję to jakoś poogarniać może też. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, tu nic nie ma. Świetnie. Czy złowimy Squida? Oto jest pytanie. Nie, to na pewno nie będzie Squid. Śledź. To też nie jest. Wiecie, co najśmieszniejsze jest to, że tak na dobrą sprawę ja już po prostu wiem, kiedy co wyłowimy, bo to widać tak bardzo. O! To nie, to na pewno nie będzie squid. Chociaż... Albo kor. Mhm. O, to może być squid. Oj, to może być na pewno squid. Także Stardew, zrób to dla mnie. Zrób to dla mnie i powiedz, że ta ryba będzie moja. Proszę. Chcę oddać zadanie. Już nawet nie chodzi o stosunki z tymi innymi tam typami. Słuchajcie, 150. My za to zadanie zarobimy... Co prawda 240... O nie, czekajcie, bo... No i dupa, już jest po zadaniu. Jest 8. No i to jest właśnie niestety z niektórymi zadaniami. Dlatego, może inaczej, może to nie jest też to, ale dlatego ja zawsze... Wolę mieć, słuchajcie, na zapas trochę w skrzynkach i potem w razie czego sobie tylko zebrać i iść coś zrobić, aniżeli miałbym... A nie, czekajcie, możemy... w ogóle mamy scenkę z Tom, z Abigail. A, dobrze, nie mów mi, jak mam żyć. Finish school, tak. Więc wiecie, jakieś tam gadanie odnośnie jej wizerunku, bla bla bla, bla bla. Jezu, przerażona w ogóle. This is haunted house, czyli nawiedzony. No nie, no nie jest nawiedzony, spokojnie. Ale przynajmniej możemy jej oddać zadania, co jest plusem. Czy ona jest u siebie? Nie. Dobrze, jest. Caroline, proszę ciebie bardzo. To już wiem, po co jej to jest, dlatego że Pierre przecież lubi te kalmary. Dobra, słuchajcie, w takim razie, zważywszy, że wszystko mamy zrobione i to tak całkiem spoko, bo w sumie tak jak chciałem, to ja myślę, że możemy sobie na dzisiaj zakończyć. Zobaczcie, łowiąc chwilę wpadł mi właściwie jeden, powiedzmy, że paseczek skilla, kurczę, ale to i tak strasznie wolno idzie niestety to łowiectwo.
Strasznie, naprawdę, moim zdaniem bardzo wolno. Dobra, teraz tak, pozbędę się ciebie, bo ciebie mam na nadwyżkach i to dużych, ciebie. Tak. Tak, posprzedaję. Jak najbardziej. Nautilus Shell to był już, to też. Corals, nie, Siwice to zostawimy, dobra. Także to jeszcze sobie tutaj wrzucimy mniej więcej. Kitała jest? Jest. Już, cię lajkuję, spokojnie. Ryby standardowo zostawię, bo z rybami to nigdy nie wiadomo. I tutaj rzeczy z tego. O, seaweed też, kwiaty. No tutaj zostawię daffodil, bo i tak będzie nam potrzebny. I powiedzmy, że serna do lodu wyschowamy. Dobra, słuchajcie, także co? Na dzisiaj to by było na tyle. W dniu jutrzejszym chyba ma ten Sebastian urodziny, tak? To sobie jakoś ogarniemy. Jeżeli chodzi o wieśniaków, to część z nich już mamy na dwa, część mamy po jednym, więc nie jest źle. Myślę, że spokojnie w tygodniu wyrobimy normę, oczywiście wśród tych, których możemy. Także co? Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Zostawcie standardową łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie też komentarz. A my co? Słyszymy się w następnym odcinku już w poniedziałek. No i też wpadnijcie oczywiście na social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ale o tym chyba wam nie muszę przypominać. Linki macie standardowo w opisie do filmu. Więc co, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.